Radio Tok FM, Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Gdy pan został panią, także ta pani to pewnie jest ten kościół, ten zbór. Miała miejsce konferencja w prokuraturze krajowej podsumowująca rok od przejęcia przez tę prokuraturę śledztwa po katastrofie smoleńskiej. Posłuchajmy wypowiedzi. Starszy do wybranej pani i jej dzieci. Proszę Państwa, jesteśmy w przededniu 7. rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Jutro mija dokładnie rok od chwili przejęcia sprawy katastrofy pod Smoleńskiem przez zespół prokuratorów działający w prokuraturze krajowej, a powołany zarządzeniem prokuratora generalnego w marcu ubiegłego roku. Jak się wydaje, nadarza się właśnie okazja, by ten miniony rok pracy prokuratorów zespołu śledczego podsumować, przedstawić Państwu również w miarę możliwości zamierzenia prokuratorów dotyczące dalszego toku śledztwa. Proszę Państwa, przez ten rok prokuratorzy zgromadzili i przeanalizowali blisko 2000 tomów akt. Owocem tej analizy jest nie tylko kontynuowanie postępowania w głównym wątku dotyczącym przebiegu katastrofy, ale także 7 postępowań, tak zwanych okołosmoleńskich, postępowań prowadzonych w sprawie przygotowania, organizacji lotu czy organizacji wizyty świętej pamięci prezydenta, sposobu procedowania po katastrofie, nieprawidłowości z tym związanych. Proszę Państwa, prokuratorzy nie tylko przeanalizowali 2000 tomów akt, ale zgromadzili bardzo obszerną dokumentację źródłową, uzyskaną nie tylko w następstwie audytów przeprowadzonych w szeregu instytucjach, resortach, służbach, ale również pozyskali dokumenty realizując własną inicjatywę dowodową. Jak Państwo pamiętacie, mówiłem o tym, iż potrzeba umiędzynarodowienia tego śledztwa, a więc próba zaangażowania specjalistów najwyższej światowej klasy, którzy przeprowadziliby te najważniejsze newralgiczne czynności procesowe, powiodła się, proszę Państwa, więc nie było to tylko pustosłowie. Myśmy ten termin wypełnili treścią. Jak Państwo wiecie, ekshumacje, właśnie sekcje zwłok po ekshumacjach, a dokonano ich do tej pory 17, przeprowadzane są przez specjalistów światowej klasy, którzy wspomagani przez najlepszych polskich specjalistów w tej dziedzinie dokonują sekcji zwłok. Ja pamiętam, jak kontestowana, jak nierzadko oprotestowana była to decyzja, ale jak się wydaje, przynajmniej ja mam takie przekonanie, że podjęliśmy słuszną decyzję, bowiem przeprowadzone dotychczas ekshumacje po raz kolejny ujawniły szereg nieprawidłowości, nie tylko przypadek zamiany ciał, ale zdarzają się również przypadki, kiedy w trumnach niektórych z ofiar znajdują się fragmenty ciał innych osób. Między innymi badania genetyczne prowadzone w związku z tymi sekcjami mają na celu uporządkowanie tej sytuacji i to czynimy. Być może tutaj koledzy prokuratorzy nieco tę myśl rozwiną dalej. Proszę Państwa, udało się nawiązać współpracę z 4 laboratoriami kryminalistycznymi, absolutnie topowymi laboratoriami kryminalistycznymi, o międzynarodowej renomie, znakomitym warsztacie, wypracowanych procedurach, ale przede wszystkim niebagatelnym doświadczeniu. Ja Państwu, ponieważ nazwy są dosyć skomplikowane, to pozwolę sobie odczytać w pełnym brzmieniu, jak nazywają się te laboratoria, a później, rozumiem, panowie prokuratorzy wrócą do tego tematu. Otóż, proszę Państwa, nawiązaliśmy współpracę z
Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych dla Celów Sądowych w Laboratorium Naukowo-Technicznym Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii. Dalej z włoskim Laboratorium Kryminalistycznym Korpusu Karabinierów, z Instytutem Nauk Sądowych Irlandii Północnej w Belfaście oraz z Laboratorium Kryminalistycznym Policji Naukowej Hiszpanii. Proszę Państwa, wybór akurat tych laboratoriów oczywiście, że nie jest przypadkowy. Niedługo zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego postawić na te laboratoria, bo jak sami Państwo słyszą, są to kraje o nieprawdopodobnym doświadczeniu, jeżeli chodzi o zwalczanie zagrożeń terrorystycznych i o po prostu obsługę procesową tego rodzaju zdarzeń. Był to fragment konferencji prasowej pana prokuratora Marka Pasionka dotyczący dalszego przebiegu śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Drodzy Państwo, trwają aktualności dnia. Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maria pana doktora inżyniera Antoniego Ziębę, który jest m.in. wiceprezesem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maria. Panie doktorze, wczoraj w Warszawie marsz dla życia, marsz poparcia, marsz za życiem, marsz, który miał zamanifestować, pokazać przywiązanie ludzi, którzy brali w nim udział, ale też Polaków do obrony tej wartości, jaką jest życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Możemy powiedzieć, że ten marsz to początek takiego sezonu, trudno to nazwać sezonem oczywiście, ale on był jednym z pierwszych marszy, które wyruszyły. To jest jedna z form obrony życia. Chciałbym zapytać pana doktora o to, w jaki sposób jeszcze możemy dzisiaj bronić życia? Oczywiście wyrażam głęboką radość, że ten marsz, warszawski marsz, marsz dla życia, no był jednym chyba z największych, bo przecież już od wielu lat w Warszawie po jednej stronie Wisły i drugiej strony Wisły po uroczystych mszach świętych, katedrach, przechodzą tysiące ludzi, aby spotkać się pod kolumną Zygmunta, później przejść do Bazyliki Świętego Krzyża i jednoznacznie demonstrując, wykazując wolę ochrony życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres. Te marsze są bardzo ważne i potrzebne właśnie w tej sytuacji, kiedy wiemy, jesienią ubiegłego roku był ten słynny marsz, czarny marsz, w tym roku no powtórzony, ale na szczęście myślę, że wszyscy nasi słuchacze wiedzą, frekwencja w tym roku to 40% tego, co było w ubiegłym roku, a więc popularność tych czarnych marszów, dobry kolor, czarny, symbol śmierci, spadła, a z kolei nasz ten marsz warszawski, pierwszy, tak jak ojciec powiedział, z wielkiej serii, która czeka nas w niedługim czasie, rośnie w sile, jest coraz więcej uczestników, no niektórzy mówią, że teraz ubiegły, czy w tą ostatnią niedzielę, było 10 tysięcy ludzi, którzy determinowanie mówili życiu tak. Co więcej, no proszę Państwa, pierwsza rzecz, będę mówił niezmiennie, tak jak prawie 40 lat mówię, pierwsza sprawa to jest sprawa modlitwy. Jest ten marsz związany z obroną życia i wiemy, że jest wiele sposobów, ja wspomnę tu tylko niektóre, ale pierwszym zasadniczym sposobem obrony życia to jest modlitwa w intencji ochrony życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres. Wczoraj no, wspominaliśmy odejście do Ojca świętego Jana Pawła II. My, obrońcy życia, będziemy zawsze pamiętać o słynnej encyklice Jana Pawła II, Evangelium Vitae. I właśnie w tej encyklice, Evangelium Vitae, święty Jan Paweł napisał, cytuję, pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie przenikająca cały świat, a więc modlitwa na pierwszym miejscu. Jakże wdzięczni jesteśmy my, obrońcy życia, że codziennie w Radiu Maryja przy
różańcu czy koronce wspominana jest ta ważna intencja, ta prośba do Wszechmocnego Boga o ochronę życia. Trwajmy na tej modlitwie, pełni ufności, cierpliwości, wytrwałości. No, rozmawiałem nawet ostatnio z kilkoma osobami, no jakby cień zwątpienia czy zniecierpliwienia się do nich zakradał. Mówię, absolutnie jest zapisane w piśmie, modlitwa ufna, wytrwała, cierpliwa, przynosi błogosławione efekty i nie wątpię, że także w naszej konkretnej polskiej sytuacji ona przyniesie tą poprawę, wzmocnienie ochrony życia każdego człowieka od poczęcia. Druga sprawa, to z kolei odniosę się do słów wypowiedzianych niedawno, bo ile, no dwa miesiące temu, w lutym tego roku, wiemy, w połowie lutego tego roku z okazji Dnia Świętości Życia obchodzonego we Włoszech, papież Franciszek oczywiście prosił o modlitwę w intencji obrony życia, ale jakże gorąco apelował o edukację, apostolstwo. To jest bardzo potrzebne. To jest potrzebne w skali świata, ale także jest potrzebne dla naszej ojczyzny. Nie zwyciężymy w walce o ochronę życia każdego człowieka, jeżeli będziemy słabi, mało zaangażowani właśnie w edukację, apostolstwo. To są wystawy, to są filmy, to są pogadanki, to są konferencje, to są plakaty, to są ulotki. Bardzo wielka różnorodność różnych działań. To jest także zwykła, spokojna rozmowa, czy w swojej rodzinie, czy z kolegą w pracy, czy z sąsiadem. Rozmowa mocna, nie tylko w przekonaniu tego, który jest apostołem życia, ale mocna w argumenty, które zebrał, które poznał, które chce przekazać innym, aby one budowały cywilizację w naszej ojczyźnie. I trzecia sprawa, bardzo ważna, to jest sprawa pomocy. Właśnie na tym warszawskim marszu dla życia zbierano dary i dla domów samotnej matki i pieluchy. To wszystko jest potrzebne. My, obrońcy życia, no, dysponujemy bardzo skromnymi funduszami. Nam nie pomagają prawda, organizacje, już nie chcę wymieniać jakie, z Unii Europejskiej, czy jakieś, nie wiem, no, darujmy sobie nazwy. My możemy liczyć tylko na pomoc ludzi dobrej woli. Ludzi, którzy cenią sobie świętość życia, którzy chcą cywilizację życia w naszej ojczyźnie wzmacniać. I my też, ci, którzy są zaangażowani w taką czy inną organizację pro-life, jak się to dzisiaj krótko, popularnie mówi, no prosimy przy tej okazji o wspomożenie nas także tymi darami serca, bo potrzeby w Polsce są ogromne. Wiemy, że jest szczególny atak na Polskę, nie tylko sił krajowych, ale międzynarodowych, żeby zniszczyć cywilizację życia, to co się udało już osiągnąć w Polsce, a blokować pozytywne zmiany, które chcemy dalej doprowadzać. Tym bardziej aktualna ta prośba, o tym, do tego zachęcająca, o czym pan doktor mówił, by mówić sobie nawzajem, ponieważ no, jak mogliśmy obserwować, albo nie mogliśmy obserwować, wczoraj media mainstreamowe no, trochę zapomniały o tym marszu. Widocznie był zbyt mało liczny i kolorowy, i spektakularny, i głośny. Pominęły zupełnie taki marsz. Wydaje mi się, że też no, promując zupełnie inne wartości. Tym większe są nasze zadania. Ja niezmiennie powtarzam te słowa świętego Pawła, które krzepią mnie od 40 lat, bo przecież prawie 40 lat jestem z moimi przyjaciółmi, z gronem przyjaciół zaangażowanych w obronę życia. Widzieliśmy te wielkie zagrożenia, to wielkie zło kiedyś w czasach PRL-u. Dzisiaj to zło jest, Boże, bardziej zamaskowane, bogatsze w różne chytre, podstępne metody walki, ale my mamy nadzieję tym, który jest dawcą życia i zwycięzcą śmierci. No, pomału zbliżamy się już do świąt Wielkiej Nocy, gdzie Chrystus właśnie udowodnił, że pokonał śmierć. A te słowa świętego Pawła niech towarzyszą nam w każdych
tych chwili trudności, czy pewnego zwątpienia, czy nasilenia się ataków złego. Pamiętamy te słowa. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Chciejmy kontemplować te słowa świętego Pawła. Chciejmy nimi żyć i wówczas żadne ataki, żadne przeszkody, zagrożenia krajowe czy międzynarodowe nie będą dla nas źródłem zniechęcenia czy opuszczania rąk. Wprost przeciwnie, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Bardzo dziękuję Panie Doktorze za tę zachętę i pozdrawiam oczywiście bardzo gorąco. Dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże, Pan Doktor Inżynier Antoni Ziemba był naszym gościem. 2:14. Dziękuję serdecznie za uwagę. W audycji aktualności dnia to wszystkie tematy. O tej porze już za moment serwis informacyjny. Obowiązującą konstytucję można śmiało nazwać postkomunistyczną, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Lider polskiej prawicy wziął udział w konferencji w Senacie pod tytułem Konstytucja Solidarności. Spotkanie odbyło się z okazji 20. rocznicy uchwalenia obecnej ustawy zasadniczej. Prezes PiS-u stwierdził, że konstytucja z 1997 roku zawiera mnóstwo elementów, które petryfikowały istniejący układ społeczny, który był niczym innym jak postkomunizmem. Później, kiedy zorientowano się, że te zależności sięgają także i kierunku zachodniego, zaczęto używać, chociaż można oczywiście dyskutować, czy to ma uzasadnienie, także określenia postkolonializm. Ale wtedy takiego określenia nikt nie używał, wtedy mówiło się o postkomunizmie. Otóż w tej konstytucji jest mnóstwo blokad, które utrudniają albo wręcz uniemożliwiają odrzucenie pewnych elementów tego społecznego systemu, bo tak to trzeba określić. To nie jest system ustrojowy, to jest system społeczny. Prezes PiS-u, odnosząc się do Konstytucji Solidarności, zwrócił uwagę, że w przepisach wprowadzających znalazły się tam przepisy znoszące postkomunizm. Dokument został przygotowany w 1994 roku przez Społeczną Komisję Konstytucyjną na zlecenie Solidarności przy współpracy Sekretariatu Ugrupowań Centroprawicowych. W Polsce obowiązuje ustawa zasadnicza przyjęta 2 kwietnia 1997 roku. Konstytucję przygotował rząd lewicy. Sędzia Robert Wróblewski ma dyscyplinarne zarzuty w sprawie kradzieży sprzętu elektronicznego, poinformował sędziowski rzecznik dyscyplinarny Marek Hibner. Dodał, że prowadzone jest postępowanie, w którym Wróblewski może złożyć wyjaśnienia. Może się ono zakończyć wnioskiem o ukaranie sędziego. Najostrzejszą karą dyscyplinarną jest wydalenie z zawodu. Śledztwo w sprawie kradzieży prowadzi też prokuratura krajowa. Sędziego nie można przesłuchać w śledztwie jako podejrzanego przed prawomocnym uchyleniem mu immunitetu. Sędzia, który dopuszcza się kradzieży, nie powinien w imieniu Rzeczypospolitej ferować wyroków, ocenił poseł Marek Ast z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
No dobrze, że w tym wypadku to postępowanie dyscyplinarne no, jest prowadzone raczej bez zbędnej zwłoki. Sędzia powinien być osobą o nieposzlakowanej opinii, poza jakimkolwiek podejrzeniem. Ten syn, który dopuścił się sędzia Wróblewski, no, w moim przekonaniu absolutnie dyskwalifikuje go jako osobę zaufania publicznego, jako sędziego. No, w tym wypadku ja się spodziewam, że rzeczywiście na pewno taki wniosek będzie stawiany. W moim przekonaniu jest on uzasadniony, natomiast toż nie chcę też uprzedzać ani wyręczać w tym wypadku sądu dyscyplinarnego. W lutym ochrona marketu we Wrocławiu zatrzymała sędziego Wróblewskiego. Znaleziono u niego nieopłacone, a warte ponad 2400 zł, między innymi 13 pendrive'ów, z których usunięto zabezpieczenia. Sędzia Wróblewski twierdził, że przedmioty te kupił wcześniej, ale nie ukazał dowodu zapłaty. Dlatego, kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, kodeks karny przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Więcej rodziców i opiekunów płaci za uchylenie się od szczepień. Wzrasta także kwota kary nakładanych z tego tytułu. W niektórych województwach grzywna wzrosła ponad dwukrotnie. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny, wynika, że w latach 2006-2010 odnotowywano około 4000 przypadków uchylenia się od szczepień rocznie. A w 2015 roku około 16 tysięcy. W ubiegłym roku liczba niezaszczepionych dzieci wzrosła o 23 tysiące. Szczepionych jest ponad 95% dzieci do 2 roku życia. Rodzice najczęściej odmawiają zaszczepienia dziecka bezpośrednio po porodzie przeciwko gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Problem szczepień jest bardzo złożony, ocenił dr Adam Sandauer, przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere. Wiadomo jest, że szczepienia dały kolosalny postęp medycyny, nie mamy czarnej ospy, bo gruźlica jest opanowana. No ale z drugiej strony wiadomo też, że Polsce o kalendarz szczepień do szczepienia decydujący, którzy są zainteresowani przez środowiska związane z firmami farmaceutycznymi. Czy to, że się szczepimy, czy to jest obowiązek, jest źle? Nie, jest dobrze, ale my to prowadzimy na sobie znacznie bardziej rozsądnie i myślę, że... Jak rycerze, co robisz? Zastanowiłeś się? Nie czyń nikomu, co tobie nie miłe. Chcesz, żeby to w ciebie uderzyło jak bumerang? Prawda? Proszę Państwa, to tyle. Dziękuję. Za chwileczkę już medytacja eucharystyczna, bo dzisiaj poniedziałek. Ale dziękujemy tym, którzy wspierają Radio Maria. Bez tego nie damy rady, proszę Państwa. Nie damy rady i słuchasz, oglądasz telewizję, czy pomagasz. Jeżeli nie pomagasz, to po prostu no, nie masz udziału w dobru, tylko odwrotnie. I tutaj mam sukułki. Taką listę wziąłem z dwóch sukułki. Tak. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Rejsy będą realizowane w poniedziałki, wtorki, grosz do grosza. Ziarno do ziarka zbierze się miarkę z parafii świętego Antoniego w Sokółce, tam gdzie jest ten cud eucharystyczny. Zachęcamy, żeby też jechać tam do Sokółki. To jest bardzo blisko miejsca, gdzie urodził się ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tak jest, drugi cud eucharystyczny. Ciekawe, że w Polsce aż dwa. W krótkim czasie coś niesamowitego, ten Pan Bóg jakąś Polskę. No, myślę, że liczy bardzo. Niebo liczy na nas, żebyśmy byli jeszcze lepsi i do Europy nieśli Pana Boga. Żeby byli mocni duchowo. Sokółka i tak Pan Zubrzycki, Michał, Sanko, Leonardo i Kazimierz, Sławińska, Julia, Taca. Taca z Kościoła Świętego Antoniego też, proszę bardzo, dziękujemy. Tak. Minkiewicz, Teresa, Jarzajkowska, Anna, Tokarska, Halina, Szczeciul, Szczesiul, Irena, Marczak, Teresa, siostry Eucharystki, Sienkiel, Janina, Hołownia Janina. Bardzo dziękujemy.
po godzinie 17.30 rozpoczęliśmy właśnie odpowiedzialnej pani za biuro Radia Maria w Sokółce przesłanie tego zebrania. Jeszcze proszę Państwa, mam informacje, rekolekcje, podam też telefon szybciutko, rekolekcje urenemptorystów Lubaszowej koło Tuchowa o spowiedzi 21-23 kwiecień. Temat sakrament miłosierdzia połączony z nocnym przywaniem z soboty na niedzielę, które jest otwarte dla wszystkich chętnych. Przed niedzielą miłosierdzia chcemy pomóc w głębszym spojrzeniu na sakrament pokuty, jedno ze źródeł naszego życia duchowego. Proszę Państwa, zapraszamy. Zapraszam prowadzący ojciec Sylwester Cabała, dom rekolekcyjny Góra Tabor, Lubaszowa 33. Telefon może podam 798-045-456. Powtarzam, 798-045-456. Uwaga, Paryż też. Proszę Państwa, w Paryżu mam ogłoszenie zaraz. Święto Polonii i Polaków za granicą, Dzień Flagi Rzeczpospolitej. Zapraszamy. To Wy Państwo organizujecie takie obchody. Cieszymy się bardzo. 2 maja złożenie kwiatów pod łukiem triumfalnym. 10.14 pod pomnikami Jana Pawła II, Adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina, 16 dom kombatanta, 20 rue Legendre, uroczyste otwarcie obchodów, koncert, kolacja, 7 maj, 11 godzina msza święta w Kościele Polskim, w niebo wzięć na świecie parę pany z udziałem artystów, o, przemarsz korowodem i tak dalej, koncert w ambasadzie RP, przemarsz korowodem o 13 pod płytem Solidarność na plac Inwalidów Lenoc. Pięknie. 7. Też tak samo 7. rocznica katastrofy smoleńskiej, 10 kwietnia, poniedziałek. Msza święta o godzinie 18.30 na Rue Saint-Honoré w Paryżu. Kościół w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy serdecznie. No i już adoracja w duchu Najświętszego Sakramentu. Prosimy bardzo. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu świętego Alfonso Maria de Liguori. Boże Wojewódź, wspomożenie mamy. Panie, to jest Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i nie wiecie, jak na pewno. Nadeszła oto godzina, gdy Jezus w męce umierał, wzywajmy Jego imienia, pokornie prosząc o łaskę. Zobaczmy Jego w otrowie, wyruszamy Jego w zmianie, na krzyżu śmierć pokonana, wróciło światło ten roku, niech droga w zosie przemija, a dusza blaski nie śmieje. Błagajmy Ojca i Syna i Ducha w nas Chrystusa, niech Boże patrzy na Chrystusa, i Chrystusa błogosławiamy. Amen. Umocnijmy łaską Bożą. Pracujmy na stronę wielki cierpliwości. Prawo Pańskie jest doskonałe i potrzebna dusza. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słyszę na całe radzenie serce, to wciąż przypadanie Pana i Wspólańcy. Bojaźni Pana jest szczera i to Pana wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. To nie jest to nazwa, to nie jest to nazwa, to wciąż nie jest to nazwa, to jest czasu. Zważa na mnie tym słowa, nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie. To nie widzi swoje błędy, a wszystkie błędy przede mną nie trafią. Także wszyscy bronić swojego sługa, by nie panowała nade mną. Wtedy będę bezkarny i wolny od wielkiego występu. Nie znajdę uznania przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca. Stanie moje okocze i mój zbawiciel. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Mówiła na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen. Panie Boże, mój, do Ciebie się uciekam, wybacz mnie i uwolnij od wszystkich przeszkodów. Zdaję na to, co się uformuje, że wsparcie mojej duszy i zabrakło wybawcy. Boże mój i Panie, jeżeli dopuściłem się tego,
jeśli nie prawisz plan mojej ręce. Jeśli zdrowie zrobiłem nam w dobroczyńcy, dostępnie rzuciłem mego wroga. Niech ściga mnie krzyży nieprzyjaciel, niech zdepcze w ziemię moje życie, a godność moją niechaj strach udali. Powstań, Panie, w swoim gniewie, podnieś się przeciwacie chłopcy, niech wrogu, powstań na swój, który jest za powinien. Panie Jezus, jeśli się przebywam z nami, a Ty zasiądź na mnie. Jezus, któremu nie wystarczyło umrzeć na ziemi z miłości ku nam, ale chciał także po śmierci zostać z nami w najświętszym sakramencie, mówiąc, że cieszy się, będąc między ludźmi. O ludzie, woła święta Teresa, jak możecie obrażać Boga, który powiada, że między wami radość znajduje. Jezus radość między nami znajduje, a my byśmy nie mieli znajdować jej w nim. My zwłaszcza, które mamy zaszczyt mieszkać w jego pałacu, za jaki zaszczyt poczytują sobie poddani to, gdy im król w pałacu swoim daje mieszkanie. Łuk natnie i w nich wymierzę. Oto tu, tam gdzie jest tabernakul, pałac króla, ten dom, w którym z Jezusem Chrystusem jesteśmy. Umiejmy za to dziękować i korzystajmy z bycia z Jezusem, z bycia przed Najświętszym Sakramentem. Oto wtedy, mój Panie i Boże, przed tym ołtarzem, gdzie Ty dla mnie dzień i noc przebywasz, jesteś źródłem dobra wszelkiego, Ty jesteś lekarzem wszelkich słabości, Ty skarbem dla każdego biednego, oto u stóp Twoich dzisiaj, jak grzesznik, ze wszystkich najbiedniejszy, najniższy, który Twojej wzywa pomocy. Miej litość nade mną. Nie chcę, aby mi nędza moja ufność odbierała. Skoro Cię widzę, jak z nieba na ziemię wstępujesz, po to tylko, aby mi świadczyć dobrodziejstwa. Cześć Ci oddaję, dzięki Ci składam, kocham Cię. A jeżeli chcesz, abym Cię prosił o jakąś jałmużnę, proszę Cię o to, posłuchaj Jezu. Ja Cię już nigdy nie chcę obrażać i pragnę, abyś mi dał światło i łaskę, bym Cię miłował ze wszystkich sił moich. Panie, miłuję Cię z całej duszy mojej, miłuję Cię wszystkimi uczciami serca mojego. Spraw, abym to mówił prawdziwie i abym to powtarzał często w tym życiu i przez wieczność całą. Mario Najświętsza, święci patronowie moi, aniołowie i wszyscy święci w niebie, to pomóżcie mi miłować Boga mojego, miłości najgodniejszej. Przez Chrystusa, Pana naszego, błogosławmy Panie. Dobry niech będą dzięki. Zwracam na swoją modlitwę. Serdecznie pozdrawiam Ojca, wszystkich wierzących oraz znanych. Dlaczego nie być Panem Bogiem? I przekaz Panu Jezu, dziękujemy Panu, dziękujemy wszystkim za modlitwę. I przyjmijmy Pana Jezusa w sposób duchowy do swojego serca. Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego. Obejmuję Cię, jakbyś już do mnie przyszedł. I cały z Tobą się łączę. Nie dozwól, abym się miał kiedykolwiek oddalić od Ciebie. Matko moja Maryjo, jesteś matką Pana mojego króla.
duchu świata, orędowniczką, nadzieją i ucieczką grzeszników. Do Ciebie uciekam się dzisiaj i ja ze wszystkich najnędzniejszy. Tobie, o Królowo Wielka, najpokorniej składam hołd poddaństwa. Dzięki Ci składam za wszystkie łaski, któreś mi aż do tej chwili wyświadczyła osobliwie. Żeś mnie od piekła uratował, na które tak często zasłużyłem. O Matko moja, przez Twoją miłość ku Bogu proszę Cię, przybądź mi na pomoc zawsze. Osobliwie zaś w owym ostatecznym życia momencie. Błagam Cię nieopuszczenie płyty, dopóki mnie nie ujrzysz szczęśliwym w niebie. Ciebie chwalącym i miłosierdzie Twoje na wieki wyśpiewującym. Amen. Tak ufam, tak niech się stanie. Proszę Państwa, to jest z nawiedzeń Najświętszego Sakramentu świętego Alfonsa Marii de Liguori. Te nawiedzenia rozdajemy młodzieży. Dedukowaliśmy wiele, bo Chrystus najlepiej kształtuje człowieka. Pan Jezus najlepiej. Młodzieży w sanktuarium to rozdajemy, w innych miejscach. Dobrej młodzieży, która to skorzysta z tego. Możecie Państwo też o to pytać w Fundacji Nasza Przyszłość. Dorośli, dorosłym nie rozdajemy darmo. Proszę wybaczyć. Proszę Państwa, minęła godzina 12. Zamienki Pańskie o godzinie 18, a po niej do 21 trwać będzie adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie Pańskim zapisy pamięci Pańskich Męczenników. W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów po godzinie 9, 11, 12 i 14.30. Aniu Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Nie mu się stanie według słowa swego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem. Zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowej. Módlmy się.
łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Miłosierdziu Bożemu polećmy zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światło już wieków świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Kto się znajduje? Głosimy, że z Zagórowa, z Panem Bogiem. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Słyszeliśmy już ojciec Piotr Detlef. Dotarłem, tak? Radio Koncita.